Ja jestem bardzo usatysfakcjonowany. Z jednej strony bardzo, z drugiej strony czuję pewien niedosyt. Ale to jest to dobre. Uważam, że to jest dobre uczucie, że właśnie tak to jest, bo to pomoże mi się jakby wspiąć trochę wyżej, pozwoli mi dalej ciężko pracować, patrzeć bardziej do przodu, bardziej perspektywicznie. No i tak trzeba. Obecnie poziom jest tak wysoki w sporcie, w skokach narciarskich, że trudno powiedzieć, co można zrobić lepiej, co można zrobić więcej. Te skoki moje nie były idealne, nie wystrzegłem się dzisiaj błędów. One były troszkę może gdzieś takie szarpane, nie było takiego pełnego luzu, pełnej swobody w tych skokach, takiej płynności przy odbiciu, ale najważniejsza była energia, którą dawałem, i serce w to, co robię. To było najważniejsze.